Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać, czego sama się już nauczyła, czyli jakich sztuczek i komend. Do tej pory pokazywałam Wam, jak uczyłam ją właśnie komendy siad i podaj łapę. W międzyczasie już uczyłam ją komendy stań. A teraz właśnie pracujemy nad sztuczką poproś. Oczywiście jeszcze sama nie umiem tej sztuczki. Tylko dopiero ją uczę właśnie prosić, nic nazywają służyć. Właśnie tego ją uczę i chciałam Wam pokazać, jak ją tego uczę i czego ją do tej pory już nauczyłam. Więc zaraz będziemy z panią ćwiczyć. Do nauki sami używam właśnie tych przysmaków. One mają takie zamykanie. Właśnie uważam, że to jest najlepsze zamykanie, jak jest taką tutaj zapinką. Pozostaje świeże po prostu i jest na te właśnie przysmaki, na takie drobne kawałki, żeby po prostu nie dawać jej za jedną właśnie dobrze wykonaną sztuczkę całego tego paseczka, tylko daje jej takie małe kawałki. Zaraz sobie dostaniesz. Poproś. Poproś. Ona powinna dłużej się utrzymać właśnie tą równowagę. Ale ona na razie się uczy, więc nie potrafi jeszcze tak długo utrzymać. Słyszałam, że właśnie małym pieskom jest łatwiej nauczyć się poproś. Ale pewnie dużym też. Ona właśnie poproś. Poproś. Ona jeszcze tak krótko umie na chwilę właśnie w takiej pozycji się utrzymać. Ale no jak będziemy ćwiczyć, to na pewno będzie to lepiej wychodziło. Poproś. Poproś. Poproś, poproś. Poproś. Właśnie tak staram się ten przysmak utrzymać na takiej wysokości właśnie do jej główki, tylko tak muszę przesuwać w tamtą stronę, żeby po prostu ona mogła dosięgnąć do niego i żeby w takiej pozycji ją utrzymać. Poproś. Poproś. Właśnie ona często też podnosi się cała, a nie tylko łapki przednie. I to jest podobno źle wykonana sztuczka. I wtedy nie mogę jej dać tego przysmaku, tylko dopiero daję jej, jak ona w odpowiedniej pozycji stanie. Poproś. Właśnie potem to jest najczęstszy błąd, że pies nie utrzymuje się, tylko podnosi też tylnie. Właśnie tak, to jest, nie powinno tak być. Poproś. Powinna właśnie siedzieć podczas pozycji siedzącej, wcześniej pozycji siedzącej. Ona tylko przednie łapki powinna podnosić do góry i wtedy właśnie to jest dobrze wykonana ta sztuczka. A dla niektórych piesków to jest trudno, bo musi utrzymać przez siebie taką równowagę. W sumie jeszcze bardzo na krótko dopiero to robi. I myślę, że z czasem będzie to lepiej wychodziło. Daj łapę. Stań. Poproś. Podaj łapę. Stań. Się nie udało. Stań. Poproś. Stan. Siad. Droga. Poproś. Stań. Poproś. Podaj łapkę.
Podrasz. Wstań. I tak właśnie Sonia się uczy. Podstawowy komend. Jeszcze nie umie wszystkich dobrze. Myślę, że to w tej chwili to na tyle. Jak ją nauczy czegoś nowego, albo jak nauczy się tej właśnie sztuczki poprosić, już będzie lepiej ją umiała, to my zrobimy jakiś filmik. Oczywiście możecie w komentarzach pisać właśnie, jakie filmiki byście chcieli i jakie kolejne sztuczki mogłabym ją uczyć. Jeżeli macie jakieś propozycje, to możecie pisać. No, w tym filmiku myślę, że to na tyle. W sumie na razie się nauczyła trzech, tej czwartej, czyli właśnie poproszę, to na razie się uczy. Ona dość szybko się uczy.